Siemanko, z tej strony Grzesiek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam w dzisiejszym odcinku. Na samym wstępie przepraszam was za mój głos, ponieważ jestem na Europie, byłem na weselu siostry, no i tak się czasem, czasem zdarza, że ten głos szwankuje. No ale nie od Tematem dzisiejszego odcinka są, to znaczy, no są, są stopnie służbowe w Państwowej Straży Pożarnej. Opowiem o tym, jakie mamy stopnie w danym, danych korpusach. Opowiem o tym, kiedy te stopnie się dostaje, z czym to się wiąże. Oraz opowiem o tym, jakie maksymalne stopnie można osiągnąć w Konkretnych korpusach. Jeżeli chodzi o stopnie, no to pewnie już wiecie: stopnie określają pewną hierarchię w Straży Pożarnej, ale chcę Wam powiedzieć, że w Straży Pożarnej stopień nie jest najważniejszy, najważniejsze jest stanowisko, więc stopień nie określa hierarchii w Straży. Oczywiście jest ważny, ale hierarchię określają, określa stanowisko i bardzo często na przykład szefami zmian są aspiranci, którzy mają pod sobą chłopaków, którzy są oficerami, więc stopniami oni są wyżsi, ale stanowiskiem są. Jeżeli chodzi o korpusy w Straży Pożarnej, to mamy Korpus Podoficerów, Aspirantów oraz Korpus Oficerski. Korpus Podoficerski jest to korpus, do którego trafiamy, przychodząc do naboru przychodząc do straży z naboru z ulicy. Korpus Aspirancki zasilamy, jeżeli kończymy szkołę aspirancką zaocznie albo dziennie. No i Korpus Oficerów zasilamy, jeżeli kończymy SGSP dzienną albo także. Zaoczną. Jeżeli chodzi o pierwszy stopień w korpusie podoficerskim, to jest także można powiedzieć, że korpus szeregowych. Jeżeli dostajemy się z ulicy, dostajemy stopień strażaka. Po odsłużeniu roku, czasu, okres mija, dostajemy stopień starszego strażaka albo go nie dostajemy. Maksymalny stopień, jaki można osiągnąć w korpusie podoficerskim, jest to starszy ogniomistrz. W policji to jest chyba odpowiednik, starszy sierżant sztabowy, czy jakoś tak. Dochodząc do ogniomistrza i nie kończąc żadnej szkoły. Ani aspiranckiej, ani głównej, nie jesteśmy w stanie dostać stopnia z korpusu aspiranckiego ani oficerskiego. Jeżeli chodzi o korpus aspirantów, to przychodząc do służby po szkole aspiranckiej, dostajemy stopień młodszego aspiranta. Po odsłużeniu tego stopnia, po odsłużeniu w tym stopniu 3 lat, dostajemy stopień albo nie dostajemy stopień aspiranta. Więc w tym. Różnica między, stop, między stopniem strażaka w korpusie podoficerskim a młodszym aspirantem jest ta, że na młodszym aspirancie trzeba odsłużyć 3 lata, żeby można było dostać stopień. Stopień wyższy. Maksymalnym stopniem w, w korpusie aspirantów jest stopień aspiranta sztabowego. Więc, dochodząc do, do aspiranta sztabowego i nie kończąc szkoły głównej, nie możemy dostać stopnia oficerskiego, tak jak to było w przypadku korpusu podoficerskiego w stosunku do korpusu aspiranckiego, i tak samo jest z, z korpusem aspirantów w stosunku do korpusu oficerskiego. Żeby dostać stopień oficerski, trzeba ukończyć szkołę główną albo dziennie, albo zaocznie. Jeżeli kończymy szkołę główną. Dziennie albo zaocznie, dostajemy pierwszy stopień oficerski, czyli młodszego kapitana. Po przesłużeniu na tym stopniu 3 lata możemy dostać albo nie, albo nie musimy, możemy, ale nie musimy dostać stopnia kapitana i oczywiście e, idąc wyżej będziemy osiągali coraz to wyższe stopnie. Najwyższy stopień w korpusie oficerów no uznajmy, że to jest starszy brygadier. Jest jeszcze korpus generałów. Tam są dwa stopnie, nadbrygadier i generał Brygadier. Są to jest to korpus zarezerwowany dla, e, dla nielicznych funkcjonariuszy, którzy mają oczywiście odpowiedni, odpowiedni staż pracy, odpowiednie stanowisko, i oni takie stopnie dostają i ta liczba tych strażaków z takimi stopniami jest najmniejsza, ale są. Byli, są i zawsze zawsze będą. Jeżeli chodzi o stopnie i o przyznawanie wyższych stopni wszystko to ma związek z czasu okresem czyli z okresem, z okresem y, odpracowania y, lat służby na danym, na danym stopniu. Więc jeżeli przyjmujemy się do pracy z ulicy, dostajemy stopień strażaka, musimy przesłużyć rok żeby dostać stopień starszego strażaka po przesłużeniu dwóch lat w starszym strażaku możemy dostać stopień Sekcyjnego. Tak to wygląda, tak to wynika z czasu okresu. Czasu okresy są podane na Wikipedii, można sobie doczytać. W przypadku aspiranta, młodszego aspiranta jest to 3 lata, potem, potem wskakujemy na stopień aspiranta i tam mamy do przesłużenia 4 albo 5 lat. Potem są kolejne stopnie i tych lat trzeba przesłużyć tam rok więcej czy 2 lata. Nie? To sobie możecie sprawdzić. Stopień młodszego kapitana to także jest 3 lata, potem po 3 latach wskakujemy na kapitana. Oczywiście. Z biegiem, z biegiem lat służby pniemy się coraz wyżej w tych stopniach. Awanse w stopniach oczywiście wiążą się z pewnymi korzyściami finansowymi, ale chcę Wam powiedzieć, że, że to nie są tak duże różnice, że można powiedzieć wow, bo różnice między jednym stopniem, a drugim na przykład w korpusie podoficerów, czyli na przykład między powiedzmy sekcyjnym, a starszym sekcyjnym, yy, będzie to różnica rzędu 20-30 złotych, tak. Jeżeli przeskakujemy z młodszego aspiranta na przykład na aspiranta, to też te, te różnice nie będą duże. To są takie można powiedzieć śladowe, śladowe różnice jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o pieniądze. Yy, większe pieniądze można zauważyć, jeżeli zmieniamy stanowisko na wyższe, yy, na kolejne stanowisko, wiadomo, te pieniądze też nie są jakoś duże, ale są troszkę większe więc te pieniądze zmiana stopnia wiąże się z takimi nie do końca wysokimi zmianami pieniężnymi, ale jednak to nadal są zmiany. Jeżeli chodzi o te czasookresy, o których, o których mówiłem wcześniej. To jest tak, że normalnie, jeżeli kończy się czasookres, no to normalnie taki stopień w normalnych jednostkach się dostaje po złużeniu odpowiedniej ilości czasu w danym, na danym stopniu dostaje się kolejny stopień. Ale znam jednostki i znam ludzi, którzy i znam te opowiadania, bo sami mi to mówili, że na przykład oni na danym stopniu powinni dostać już stopień wyżej, ale zostali przetrzymani tego stopnia nie dostali. I to nie było dlatego, że oni coś odwalili. Po prostu ktoś tam na górze miał takie widzi, mi się nie, nie, opiniował, nie opiniował o awans dla nich. I oni na, na danym stopniu bardzo długo, bardzo długo siedzieli. I tam był taki zastój w stopniu. Oczywiście, tak jak mówiłem, nie, ma to z, nie są takie duże skoki finansowe. Ale dla każdego jest to bardzo miłe, jeżeli się dostaje stopień wyżej. Jest to dla niektórych powód do dumy. No i to jest takie trochę motywujące. Tak jak w moim przypadku, że ja uważam, że fajnie jest dostać stopień wyżej, ponieważ to tak człowieka motywuje, e, nastawia fajnie. Fajnie do tej pracy, i jest to po prostu miłe. Więc te stopnie w większości przypadków się normalnie daje po skończonym czasie, a zdarzają się sytuacje, że się, że się nie daje. Są sytuacje, w których dany stopień można dać troszkę szybciej, i to są takie sytuacje wyjątkowe, w których na przykład przeważnie strażak wykaże się jakimś heroicznym działaniem, jak ja to mówię. Zrobi jakąś taką spektakularną akcję albo nie wiem, poświęci się, żeby uratować komuś życie lub zdrowie albo zrobi coś na przykład między służbami. I zostanie to gdzieś odnotowane, zgłoszone, uratuje, uratuje komuś życie, zdrowie. Słyszy się bardzo często o takich sytuacjach, że gdzieś tam policjant na wolnym, albo strażak na wolnym, albo żołnierz na wolnym, na przykład powiedzmy, uratował tam jakąś osobę, która się topiła. Tak. I w takich sytuacjach na przykład można takiemu strażakowi nadać jakiś stopień, można mu, nadać, można mu tam dać jakąś nagrodę pieniężną. I jest też coś takiego, że jeżeli na przykład macie pół roku, zostaje wam pół roku do tego, do skończenia czasu okresu na danym stopniu i na przykład w waszych waszej opinii opinii służbowej wszystko ok, znajdą tam jakieś, jakąś akcję w której się wykazaliście czymś Czymś fajnym, zrobiliście coś, co naprawdę bardzo pomogło podczas tej akcji, no to wtedy można wnioskować o to, żeby taki stopień przyznać troszkę szybciej. Sam jestem tego przykładem, ponieważ ja swój stopień aktualnie mam stopień starszego sekcyjnego, dostałem pół roku szybciej. Miałem go dostać w maju, a dostałem go na 11 listopada, bowiem stopnie w Straży dostaje się głównie z okazji Dnia Strażaka w maju, ale też czasami rozdaje się je na 11 listopada listopada, więc ja dostałem stopień pół roku szybciej, no i było to dla mnie takie bardzo miłe, bardzo motywujące i no i po prostu było to miłe, więc są sytuacje, w których te stopnie można dostać, można dostać troszkę szybciej. Mam nadzieję, że Rozwiałem Wasze wątpliwości dotyczące stopni. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie albo opinie na ten temat, piszcie to w komentarzach. Jeżeli odcinek się podobał, dajcie łapkę w górę. Jeżeli kontent kanału się podoba, jeszcze tego nie zrobiliście, zostawcie suba. Jest to dla mnie informacja, żeby robić więcej tego materiału. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.